Witam was mordeczki. Przed chwilą chciałem ci powiedzieć, że pamiętaj, żebyś bić 1000 łapek, żebym wam oddał myszkę, słuchawki i podkładkę. Także wam chciałem powiedzieć, że przepraszam was bardzo, że nie widać połowy ekranu na dole, ale mam nadzieję, że dacie łapkę w górę, więc zapraszam was do odcinka. Ja lecę. Elo. Narko. Siemaneczko mordeczki, macie vloga, nie vloga, bo przyszła mi paczuszka od Genesis, że przyciągam, jest paczka duża jest, no, ale może ją widzicie, mam nadzieję, że ją widzicie. I ogółem przed filmem chciałem wam powiedzieć, że jeżeli ten filmik dobije 1000 łapek, to oddam wam myszkę, podkładkę i słuchawki na 20 tysięcy widzów, więc 1000 łapek, pamiętajcie mordy. Dobra, więc może zaczniemy. Pozwoliłem sobie już otworzyć paczkę, bo oczywiście nie chciało mi się jej otwierać na odcinku, bo bym pewnie coś zrobił. Jak widzicie, także dostałem kołdrę jak tam Versace i reszta youtuberów, ale ja tej kołdry, ja będę oryginalny, nie tak jak każdy. I ja tej kołdry nie zrobię nic z nią. Po prostu sobie zostawię taką. Na co mi kołdra, ziomek? Ale ładnie już jest posklejona tutaj, widać. No ale niestety nic z nią nie chcę zrobić. O Jezus. Więcej tego niż myślałem jest. Więc... Co to jest? Nie no, świry mordy. To jest oczywiście myszka GX58, jak widzicie tutaj. Mamy takie dwie, tak jak mówiłem. Widzicie, jedna dla mnie, jedna dla was. Więc tak jak mówiłem, 1000 łapek wbijacie i je rozdaję. Więc ja bym sobie otworzył. Otworzę sobie to. Otwieramy sobie te myszki. Dobra, ale otworzymy. Już podarłem oczywiście pudełko. Otwieramy to wszystko. Nie chcemy tego już. Mamy instrukcję jak obsługi i mamy myszkę. No, tego także nie chcemy już. Tak się prezentuje myszka. Możecie sobie zauważyć. Ja ją szybko, zobaczymy jakie ona ma podświetlanie. Więc ją szybko tutaj podłączę pod jakiś port USB. No, no, no. Myszka zarąbista. Kolory się w niej zmieniają. Fajna, naprawdę bardzo myszka. Myszka naprawdę... Kurde, nie spodziewałem się, naprawdę mordy. Myślałem, że to będzie jakieś gówno. Patrzcie, wszystko ładnie podświetlane. Kolorki sobie można zmienić. To pewnie DPI się zmienia, jak znam życie. Tak, ja bym sobie zostawił na takim. Nie, na czerwonym. Czerwone, standardowa. Myszka naprawdę bardzo fajna, taka solidna myszka, to nie takie gówno, że wyrzuciłbym przez okno. Naprawdę myszka bardzo solidna i chyba sobie nawet ją zmienię, bo naprawdę bardzo fajna myszka. Jak na myszki. Tutaj w ogóle działa także ta myszka, działa. Dwie myszki naraz mam, zarąbiście. Powiem mordy, że naprawdę myszka bardzo, bardzo fajna. Więc tą myszkę sobie na razie odłożymy, odłączymy już ją. Położymy sobie ją tutaj. Są chyba dwie te same. Tak, dwie te same mordy. Słuchaweczki H49. Bo ja nie będę was oszukiwał. Jedne już otwierałem, a chciałbym wam oddać świeże. No, to jest ta. Chciałbym wam oddać świeże słuchawki, nieotworzone. Tylko tak sobie chciałem zobaczyć, jak one wyglądają. Tylko słuchawki niestety otwierałem. Instrukcja obsługi jest, instrukcji obsługi nie potrzebujemy. Więc słuchaweczki. Z tego co wiem, te słuchaweczki kosztują 7 dych. A naprawdę są bardzo fajne. Wow, jak wyciszają. Naprawdę słuchawki? Nie, to nie jest jakieś gówno. Widać, że słuchawki jednak są... Naprawdę... Tutaj gąbeczka. Tak się one prezentują. Tutaj mają mikrofon.
Nawet mają pilota do wyciszenia. O! I to mi się podoba. Nie na USB. W końcu słuchawki na to 55 mm, nie wiem, to było 5.5. No, fajne słuchaweczki. Tutaj jedna do, oczywiście do słuchania, druga do mikrofonu. Ja będę... Fajnie, bo mi się podoba, bo ja mam Blue Yeti. Ja sobie mogę podpiąć od razu sobie mogę podpiąć do tego portu. I nie będę musiał USB się bawić w ogóle, a także słyszę siebie. Słuchawki naprawdę bardzo fajne, tutaj skórą chyba wykończone. Pisze Genesis logo. Nie wiem, czy widzicie, mam nadzieję, że widzicie. Słuchawki jak najbardziej bardzo fajne. Tutaj widać, że... No, zadowolony jestem. Te słuchawki kosztują chyba 7 dych. Nie jestem pewien, wszystko będzie link w opisie. Ale słuchawki naprawdę są bardzo fajne. Słuchawki to ja... Słuchawki sobie na pewno zostawiam. Raczej z tą myszką. Nie spodziewałem się tego, naprawdę nie spodziewałem się. No i następne mamy podkładkę, którą także rozpakowałem już, ale nie otwierałem jej jeszcze. To jest podkładka dla was. Dwie te same podkładki, jak widzicie. Jedna podkładka leci do mnie, ona się już otwiera, a druga podkładka leci do was, więc sobie może ją otworzymy. Podkładka M12 Maxi Lava. No, podkładka, może widzicie, mam nadzieję, że widzicie. Podkładka... Wow, to jest ta duża. No tak. Zarąbiste. Wow, to... Dobre. Ogółem, tak to się prezentuje. Naprawdę, podkładeczka naprawdę bardzo fajna. Ty, naprawdę się, mordy, nie spodziewałem się, że ta podkładka będzie taka fajna. No nie wierzę. Materiał... Tutaj z gumy jest zrobiona, żeby się oczywiście nie ślizgała. A z tej strony ma taki ma... Kurde, mordy, naprawdę się nie spodziewałem, że to będzie takiej jakości. Przepraszam, że to będzie gówno. Ta podkładka kosztuje 50 zł. A takie podkładki z Razera czy z czegoś innego, 150, 200 dochodzi. Naprawdę podkładeczka jest bardzo fajna, oczywiście na pewno jej będę używał. Nigdy w życiu podkładki nie miałem, no i mam. Więc wszystko będzie w opisie, pamiętajcie, 1000 łapek i oddajemy wam te rzeczy. Więc mordy, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że filmik ci się podobał, pamiętaj, 1000 łapek w górę. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda moje stanowisko z tą podkładką, z tymi słuchawkami, z tą myszką. Więc mordy, to wszystko ode mnie, ja lecę, zaraz się widzimy. Dobra mordy, jak widzicie, podkładeczka jest naprawdę bardzo duża. Na dwa monitory mi starcza to wszystko. No. Myszki jeszcze nie podłączyłem, ale słuchawek także nie, tylko na razie podłożyłem. Naprawdę bardzo fajna. Myszka także bardzo fajnie chodzi. Więc mordy. 1000 łapek w górę i oddaję wam podkładkę, myszkę oraz słuchawki. Więc to wszystko mordo ode mnie, ja lecę. Elo.